W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę przejąć skarb, który znalazłem z Emilią dzisiaj u niej na odcinku i schować go w bezpieczne miejsce. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem oczywiście Szczypson i tak jak powiedziałem na początku, w dzisiejszym odcinku musimy schować skarb, który znalazłem wraz z Emilią. Jeżeli nie widzieliście odcinka u niej na kanale, to koniecznie wbijcie do niej, prawda, link do jej kanału jest w opisie, ponieważ u niej na odcinku znaleźliśmy super skarb od jej dziadka, który schował tutaj, prawda, skarb tutaj na polu, koło mojego młyna w ogóle. Dlaczego koło mojego młyna schował ten skarb? Chociaż tutaj ponoć kiedyś było pradawne drzewo jakieś. Ja szczerze mówiąc o tym nie wiedziałem, bo jak ja tu przyszedłem, to już było wykarczowane, ale tu jak widzicie, tu w tym miejscu wykopaliśmy się w dół, tam była skrzynka ze skarbem. Ciekawe czy ona w ogóle tam nadal jest, aż se to sprawdzę. O, nawet jest skrzynka ze skarbem, więc jak widzicie tutaj było to schowane, ale już ją zabiorę, bo po co ona tutaj ma być dłużej. W każdym razie, słuchajcie, zanim cokolwiek zrobimy, mam dla was bardzo ważną informację. Jest 19:19, jak oglądacie ten odcinek, jeżeli weszliście łącznie razem z powiadomieniem. Dzisiaj o 19:30, czyli tak dokładnie za chwilę, czyli prawdopodobnie jak to oglądasz, to już jest stream na Twitchu. Link do Twitcha macie w opisie. Tam sobie streamuję, tam będziemy streamować sobie Minecrafta na serwerze Jay Dąbrowskiego. Kto zna Jasia, łapka w górę, ponieważ wydaje mi się, że to chyba wszyscy będziecie znali Jasia, to jest jednak, kurczę, kultowa postać Minecrafta, więc myślę, że wszyscy będziecie go znali, więc zapraszam bardzo serdecznie na Twitcha, ponieważ tam gramy sobie na jego serwerku, tam będziemy sobie fajnie grywać, może też z Jasiem, więc może warto wbić. Już tam dzisiaj rano wrzuciłem film o tej zapowiedzi tego Twitcha i tak dalej. Dosyć sporo osób przyszło, ponieważ z 400 obserwujących mamy już ponad 1000 obserwujących, za co wam mega serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że ty już jesteś na Twitchu, już czekasz na streama, albo już oglądasz, bo prawdopodobnie teraz, jak już, tak jak mówię, jak oglądasz, to już pewnie jest stream, więc dooglądaj odcinek do końca i zapraszam na Twitcha, link w opisie, posiedźmy razem i pogadajmy. Dobra, słuchajcie, przygotowałem sobie potki na niewidzialność tutaj w młynie, ponieważ muszę pójść sprawdzić, co robi Emilia i przede wszystkim podkraść jej ten skarb i go schować. Mam nadzieję, że ona się jakby nie zorientuje, to będzie taki prank jakby, wiecie o co chodzi, żeby ona nie wiedziała, gdzie jest ten skarb, że później, o, skarb znikł i tak dalej. Jak widzicie, tutaj zrobiłem sobie takie miejsce w młynie. To jest idealne miejsce, żeby schować cokolwiek. I tu zrobiłem sobie potki na niewidzialność, przygotowałem i mleko. Weźmiemy wszystko, bo może się nam przydać wszystko tak naprawdę. Przede wszystkim trzeba odłożyć jakieś rzeczy takie, które nam nie będą potrzebne. Czyli na przykład miecz nie będzie nam potrzebny, raczej nikogo nie będziemy bić. Łopata może nam się przydać, siekiera raczej nie, więc zróbmy w taki sposób po prostu. Mamy 2 sloty wolne, jakby nam coś do ekwipunku wpadło tutaj, żeby, prawda, nic w ręce nie trzymać. Wow, to trzeba ściągnąć też, prawda, pochodnie, ponieważ ona mogłaby to zauważyć. Musimy być całkowicie neutralni. Z tego co wiem, to ona jest gdzieś koło kościoła. Tam coś budowała, jakiś budynek. Tyle zauważyłem przed odcinkiem, zanim zacząłem nagrywać, że gdzieś tam jakiś budyneczek sobie, prawda, zaczęła budować. Nie wiem totalnie też w ogóle, gdzie jest skarb. To jest w ogóle śmieszna sprawa, że ja nie wiem, gdzie jest skarb, więc musimy go na początku zlokalizować, ponieważ ona już go gdzieś schowała i teraz trzeba po prostu ogarnąć, gdzie on jest i musimy go, prawda, schować. Dobra, już jestem blisko tutaj, jestem koło kościoła, więc ona gdzieś tu powinna być. Zaraz, może już wypiję sobie potkę, żeby mnie nie widziała. Na razie idę sobie jeszcze w tych butach i o, i tam jest Emilia. Dobra, to ja już ściągam w sumie sobie wszystko. Ściągam buty, już jesteśmy niewidzialni, prawda, nic nas nie widać. No i jest super, dobra. Idziemy koło Emilii i zobaczymy, co ona tutaj kmini. Co tutaj wyprawia, ponieważ tu widzicie, ten budynek budowała. W ogóle zwiedźmy sobie ten budynek, zanim cokolwiek zrobi. Gdzie ona jest? Zgubiłem ją, ale gdzieś... A dobra, jest na wieży, dobra, czekajcie, patrzymy szybko do tej Hawiry, co ona tu zrobiła. Ej, trochę strasznie wygląda ten domek, ale dobra, czekajcie, idziemy tam... Co ona robi w ogóle? Dlaczego ona chce skoczyć? Skoczyła se na dół, tak o. Dobra, ona zeskoczyła na dół, ale to nieważne akurat. Musimy zlokalizować, gdzie jest skarb, bo ja totalnie nie mam pojęcia, gdzie ona ten skarb schowała. Ona go wtedy zabrała, więc wydaje mi się, że ona gdzieś go ma i musimy ją pośledzić i zlokalizować, gdzie ona go położyła i poczekać, aż się natrafi okazja, żeby ten skarb, prawda, sobie zwędzić. No, mam nadzieję, że nam się to uda. Dobra, nie wiem, gdzie ona idzie, znaczy domyślam się, że idzie do nas, do, prawda, a ja pójdę z dołem, będę cwaniakiem, haha. Idzie tutaj do nas, do prawda, naszej willi, to się nazywa, willa się, o kurczę, nie, no i ja chciałem być cwaniakiem i okazało się, że jestem frajerem, bo to ona i tak szybciej niż ja tam dotarła. Ej, dobra, co ona robi? Nie, nie gadajcie, że ona znowu zejdzie tam piętro niżej. No nie! Nie. Dobra, nie udaje się to, nie... Aż udało jej się to! Jak ja tam teraz mam wejść? Mam jedną próbę tylko, inaczej usłyszy. Uff, ale jestem mistrzem w tym. Dobra. Dobra, schowała tu coś do skrzynki. Ej, dobra, chowa do shulkerboxów tutaj coś. Zobaczmy co. Dobra, chowa skarb, ale nie cały. Nie cały schowała. Musimy otwierać to, co ona otwiera, jeżeli... Albo chyba, że sobie pójdzie. Tu w ogóle nie zauważa, że nie ma tego klucza, co było i ten glowstone, co wtedy go rozwaliłem. Dobra, tu. Dobra, tu odłożyła coś. Dobra. Ej, ona odkłada do kilku, żebym po prostu nie połapał się, w którym co jest. Tutaj też coś odłożyła. Dobra, dobra. Jestem ciekaw, gdzie jeszcze schowa. Dobra, tutaj. Będę musiał zapamiętać, które to są. Aczkolwiek, dobra, jak ona sobie stąd pójdzie, to będziemy mieli wolną rękę. Chyba odłożyła wszystko. Chyba odłożyła. Pytanie, co ona tutaj teraz... Dobra, dobra. Dobra, poszła sobie. Czekajcie, zanim... Nie wiem, czy jest sens za nią iść. Czekajcie, gdzie ona idzie? Ona... Stanęła w miejscu. Stanęła w miejscu. Dobra, czyli musimy na szybko coś podwędzić. Dobra, poszła sobie. Tu nic nie ma. Tu w tej... Tu ciche, co? Dobra, w tej skrzynce nic nie ma. Ciekawe. Znaczy jest, ale to nie to, co trzeba. Ej! Ej, to nie jest ten skarb. Tam tego nie... Ej, ona oszukała! Ona... Nie! Zrobiła nas w konia! Nie ma tego w tych shulkerboxach. Ja byłem pewien, że ona to tam schowała. Co jest... Dobra, ej, ona gdzieś idzie, musimy szybko za nią lecieć. Wykiwała nas, tak jakby chciała to tam włożyć, ale ostatecznie nie włożyła. I tak być nie może, dobra, jesteśmy koło niej. Zobaczymy, gdzie ona teraz poleci. Dobra, leci sobie gdzieś w stronę, prawda, statku. Nie, kurczę, bo ona... Ja jestem... Dobra, szybko buty zakładam też, żebym nie zginął. Dobra, dobra, nie widzi mnie, nie widzi mnie. Dobra, muszę się tak chować za blokami, żeby nie widziała butów, które mam na nogach, bo... One mi są teraz mega potrzebne, żebym po prostu nie ginął w trakcie spadania z wysokości. Gdzie ona poszła? Dobra, ściągnę sobie te buty teraz póki co. Ej, zgubiłem ją! Nie. Gdzie ona jest? Jakim cudem ona mi tak szybko znikła? Ej, no ja jestem koło kościoła... Ała! Spadłem. Jestem koło kościoła, czekajcie, wystrzelę się tutaj na górę, żeby zobaczyć, czy ona gdzieś tu jest w pobliżu. A tam jest, dobra, 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 szybko lecimy za nią. Tam widziałem tylko, jak się taki podniósł ludek. Przeleciałem koło niej z butami. To nie spodziewałem się, że tak mocno mnie wybije. Dobra, lecimy tam znowu. Znowu ją zgubiłem. A nie, dobra, jest koło tego, prawda, miejsca, w którym ją zabrałem na randkę pierwszą. Swoją drogą, co wy na to, żeby ją zabrać na jakąś drugą randkę? Bo dawno nie było drugiej randki, więc przydałoby się. Ała. Ej, dobra, ona wkopuje się tutaj na dół. Wkopuje się tu na dół. Węgiel jakiś ogarnęła i skrzynka. Co to jest za skrzynka? To nie jest normalna skrzynka. Czy... albo mi się wydaje? Nie jestem w stanie podejrzeć, co ona tam chowa. Czekajcie, jeszcze sobie zjem tego ziemniaka. Bo boję się, że ona mogła to... Może słyszeć to, jak ja jem te ziemniaki. Ej, dobra, co ona robi? Ona stawia ciągle inną skrzynkę. Raz taką, raz taką. Nie mogę tam skoczyć, bo ona wtedy się ogarnie, że ja tam jestem. A jak rozwalę tu jakiś blok, to też się ogarnie. Co to jest za skrzynka w ogóle? Jakaś magiczna. Ja się boję, to pewnie działa jak jakiś... Ender chest czy coś, tylko ona to będzie widzieć. To będzie straszne. Dobra, czekajcie. Mam nadzieję, że nie schowa do Ender chesta tych skarbów, bo wtedy to już w ogóle byśmy tego nie odzyskali. Ale dobra, ale Ender chesta to mogłaby dać w każdym możliwym miejscu, bo to już wiadomo, że jak tam schowa, to już jest jej. Dobra, czekajcie, ja robię tak. Ona jest tam. Mam 2 minuty, wypiję sobie kolejną potkę, ponieważ mamy ich też dużo, a nie chciałbym, żeby mi się, prawda, jakaś skończyła w trakcie, jakby mnie ten, bo jak ona mnie zauważy, to jest po mnie. To jest po mnie w tym momencie, już nie mam czego szukać w ogóle na tym serwerze. Dobra, nie wiem, co ona tutaj robi. Dobra, zakopała skarb i wychodzi. Dobra, będziemy musieli się tam dostać, tylko ona sobie musi gdzieś stąd pójść. Zasadziła kwiata, żeby nikt tego nie ruszył, co jest grane. Dobra, czekajcie, poszła sobie. Idzie sobie gdzieś w jakiś, prawda... Dobra, pobiegła sobie. Musimy teraz... Obawiam się, że na mnie w konia zrobiła, a tam nic nie ma pod tym. Czekajcie, mam pomysł, bo ja mam tutaj, patrzcie, Silk Toucha. O! No i 300 IQ. 300 IQ, w tym momencie jesteśmy tutaj pod... O, dobra, Nie! No tak być nie może! Ona się już spodziewała chyba, że ktoś ją śledzi. Co? Nie, tak nie może być! Gdzie ona polazła? Znowu ją zgubiliśmy. Jak ona mnie ciągle spławia tak. Dobra, jest tam. Coś zakopuje pod murami zamku. Dobra, musimy tu wypłynąć sobie na spokojnie. Nie no, wstrzeliła się w zamek. Noż kurczę, jak ona mnie... O. Dobra. Prawie sobie mleko wypiłem. Ujeny. Blisko było. Ej, dobra. Co ona robi? Zaś tam wróciła? Dobra, strzelam się, muszę trafić do wody. Dobra, trafiłem do wody na luzie. Ale ja na bombę wskoczyłem. Co jest grane. Dobra, płyniemy za nią. Ta niewidzialność to jest coś pięknego, że można tak sobie tutaj, prawda, przemieszczać się po tym świecie. No i dobra, znowu się tu wkopuje. Nic nie zabrałem ze skrzynki, więc tam dalej jest to, co ona tam miała. Nie! Tam jest jeszcze jedna skrzynka pod spodem. Dlatego nic nie znaleźliśmy. Teraz to zobaczyłem dopiero. Co jest grane? Jaki to jest bait dobry, ja nie mogę. Dobra, czekajcie. W takim razie od samego początku mogliśmy już tutaj dawno coś zabrać. Więc zamurowuję się tutaj w tym momencie. Wezmę sobie tą pochodnię tutaj, żeby mi oświecało tutaj co nieco. No i patrzcie, co tu jest. No i jest skarb. Dobra, bierzemy wszystko, bierzemy... Korona tu jest w ogóle jakaś jeszcze. Co jest grane? Dobra, bierzemy cały skarb. O nie. Bo ja A dobra, mamy tutaj to. Dobra, wykopujemy tutaj na górze. Wychodzimy stąd. Dobra, zabraliśmy cały skarb. Musimy zabrać sobie to teraz. I idziemy go teraz schować w nasze miejsce. Dobra, teraz przyjęliśmy skarb. Musimy znaleźć odpowiednie miejsce, żeby ona po prostu nie mogła znaleźć tego miejsca, w którym my schowamy. Schowamy wszystko. Przejęliśmy to już jest nasze. Nie ma to tamto. Dobra, musimy znaleźć takie odpowiednie miejsce. W którym miejscu nikt nie będzie szukał skarbu? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, które trzeba było sobie zadać i wydaje mi się, że mamy odpowiedź. W szpitalu. Kto by w szpitalu chował skarb? No raczej nikt. Więc czekajcie, schowajmy go gdzieś tutaj w jakimś takim niepozornym miejscu. Gdzieś za ladą na przykład czy coś, albo gdzieś pod czymś. Dobra, mam skrzynkę, dobra, to mamy skrzyneczkę, żeby do tego to schować. Albo tu pod schodami. Aha. Ja nie wiedziałem, że tu są takie rzeczy w ogóle. Dobra, to nie, może w tym miejscu nie, bo to znaczy, że ktoś już to tam ma schowane. Co nieco. No nie no, na piętrze też tego nie możemy... Ej, czekajcie, bo ona tu idzie. Dobra, dobra. W takim razie idziemy stąd. Jednak nie schowamy tutaj tego skarbu, bo ona już sobie tutaj przyszła, więc nie ma sensu. Schowajmy go w banku. W banku to... Nie, w banku chowanie drogich rzeczy to jest takie oczywiste. Jakbyśmy w jakimś straganie schowali czy coś. Ej, to nie jest głupie. To było dobre. Czekajcie, w tym zamku to już tak dawno nie byłem. Albo pod... Tak jakby czekała skrzynka na to, aż ktoś tutaj coś włoży. Nie, tam też tego nie możemy zrobić. Tutaj pod schodami jest skrzynka. Też nie wiem, czy pamiętacie, jak to tam było, co się ogarnie. Tu w ogóle jaki tunel? Tego tu nie było. Ej, dobra. Dobra, ja wiem. Schowajmy to może... Albo w kościele. O kurczę, dobra, w kościele chowamy to. Chowamy w kościele skarb. To jest ten plan. To jest ten plan, którego nam trzeba było. To jest ten pomysł, którego nam brakowało w tym momencie. Schowamy skarb w takim najbardziej niepozornym miejscu. Jakie jest najbardziej niepozorne miejsce w kościele? Gdzieś z przodu, gdzieś tutaj jakby pod sceną na przykład. O, wiem. Czekajcie, teraz się nam przyda już na przykład siekiera bardziej. Tutaj, o. I to jest to miejsce, w którym jest teraz, prawda, chowane to, co ma być schowane. Nie ma Emilii nigdzie w pobliżu. Nie, jest! O kurde. Gdzie? Tu widziałem jej gdzieś. Czekajcie, muszę zlokalizować, gdzie ona jest. 2 minuty do końca potki. Wypijam kolejną. Dobra, wypiję kolejną potkę. Siedzi se. Na wózku inwalidzkim. Kurczę, no nie mogę. Ja się czuję niepewnie, jak ja to teraz tam będę chował. Ale dobra, postarajmy się. Bo ona i tak tego nie będzie widzieć. Musimy ustawić się w ten sposób, żebyśmy widzieli ciągle, co tam się dzieje. O nie, idzie tu. Dobra. Zamurowałem to. Nie no, ona nie ogarnia tego, że to tam jest. Po co ona do kościoła przychodzi teraz? Aha. Dobra, powtarzamy ceremonię ślubną, tylko tym razem ona jest na wózku inwalidzkim. Nie no, idź stąd, proszę. Czemu ona chodzi ciągle w takich miejscach, gdzie ja jestem? Dlaczego? Skąd ona to wie? Nie wiem, o co jej chodzi. Dobra, czekajcie, idziemy tutaj szybko. Rozwalam ten ręką, żeby nie widziała, że mam siekierę w ręce. Dobra, i chowamy szybko. Chowamy szybko cały skarb, który znaleźliśmy. To jest to? Czy coś jeszcze? Dobra, to jest wszystko. Schowaliśmy skarb. Dobra. Jesteśmy w posiadaniu skarbu. Ograliśmy naszą dziewczynę tak naprawdę. Znaczy moją żonę w sumie. Ograliśmy moją... Dobra, ciekawe, gdzie ona idzie teraz. Aha, dobra, gdzieś tam do świeczek rzuca. Dobra, słuchajcie, tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i widzimy się już w tym momencie. Jeżeli skończyłeś to oglądać, to wbijaj na Twitcha, ponieważ tam w tym momencie już... O kurde! Pobiegła za mną. Tam w tym momencie już jest live, więc zapraszam bardzo serdecznie na Twitcha. Widzimy się już teraz. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.